and go. Koleżki kumate, dzisiaj wybraliśmy się z Szymkiem i z Maksem na wyprawę na Słonie. Będziemy zwiedzać Słonie, odwiedzać Słonie i Małpy. Już tydzień jesteś w Afryce. Jak ci się podoba w Afryce? Nudno. No, na Podlasiu lepiej, tak? Na Podlasiu lepiej, nie? Mamy tutaj super kierowcę Szymka, który też jest pierwszy raz w Afryce. Jest skupiony na jeździe i musi omijać dziury. Przepraszam. Poprawię kolegę, to nie są dziury, tylko studnie. Prawdopodobnie wydobywają z nich wodę, bo nie widać końca. Podobno oni nie łatają tych dziur, bo żeby samochody szybciej po prostu po mieście nie jeździły. Trzeba zamknąć drzwi, żeby nas nikt nie wyciągnął tutaj z samochodu. Jak się zatrzymamy na jakimś skrzyżowaniu. Niestety różnie bywa. No, to jest taka ogólnie akcja, że już jedziemy ponad godzinę i słońce cały czas mi napiernicza w ten bark tutaj. Już czuję, że mam spalony bark, więc będę musiał założyć taką bluzę, żeby tutaj było zasłonił. U ciebie spalony bark, u mnie spalone przedramię. Słuchaj. I kolano. Zaraz będzie tak, że zrobimy... Będziemy jak zepy. Z nas dwóch i jednego całego. Opalonego i nieopalonego. Tylko Max tylko tam w cieniu siedzi, jak w jaskini. Maksiu, w samochodzie wielkości schowka na łopaty. Tak właśnie wygląda jego przygoda. Ja się czuję jak za kierownicą skutera. Jest dziwne. Nasz samochodzik, którym się poruszamy, zwie się Renault Kwid. Pierwszy raz taki widzę. Na całe nasze szczęście posiada silnik o pojemności 1.0, czyli tyle co przeciętny czajnik, może troszeczkę mniej. Moc 68 koni mechanicznych, 0 do 100, 16 sekund, ale przez to, że jesteśmy w 3 osoby, trzeba to pomnożyć razy 3, a nie dodać 3 sekundy, więc wychodzi jakieś 48 sekund do setki. Na minutę. Uwaga, jesteśmy na kursie na wyprzedzanie. Są to takie busiki, wyglądające troszeczkę jak w GTA San Andreas. Ktoś grał, to od razu będzie wiedział, takie minivany. Zapakowane czarnuchów na fulla, ale kurde, trzeba chyba spróbować się przejechać. Afroamerykaninów powiedział. Tak jest, afroamerykaninów. To są nie Amerykaniny, tylko afroafrykańczycy. Afroafrykaniny. Afrykańczycy, tak. Dotarliśmy do celu. Po dwóch godzinach jazdy i teraz przyjdzie czas na zwiedzanie. O, blokada. O, fajnie tak rozprostować nogi. Patrzcie, to jest nasza fura. Taką furą śmigaliśmy. Ty brałeś tych latach, czy nie? To
naprawdę jechaliśmy tutaj na dwa samochody i teraz jest trochę więcej osób. Opłaciliśmy wszystko ładnie, pięknie. 1220 randów wyszło i musimy poczekać teraz 5 minut. Tutaj jest wyjście na Smałpy, tutaj na Słonie i za 5 minut wchodzimy. Tak jest. Teraz będzie walka w klatkach. Afternoon guys. Hello. How are you doing? Good, very good. Good, good. My name is Sam. I'll be your guide. Welcome to Monkey Sanctuary. Once you go inside, we are going to walk with the monkeys. Because they're not... Are we ready, guys? Yeah. Thank you. Thank you. All is ready. How long are they? Macie ten? A gdzie maseczki? Maseczka, Darek. Darek maseczkę zabrał. Rok temu jeszcze trzeba by było. Dwa lata temu to byś powiedział nie wszedł. Dżungla. Tutaj pan przyniósł jedzenie. So that's a cappuccino monkey, so called black cape or tufted cappuccino. You can see he have beautiful hair tie. Zwierzaczki. I think we have a saloon here. Hey, don't take everything. Very greedy. Ja się nie śpieszę za dużo. A sam bierze wszystko. Wybredny. So there's one secret: when you see monkey up in the tree, open your eyes, close your mouth. Because you can get fresh muffin from the oven. Chodzimy sobie taką dżunglą wśród małp i one do nas podchodzą. I zobaczcie, co tu się dzieje teraz. Wielką klatkę. No, this is their home. Tylko, że... This is their home, yeah. Chcesz zaszyć zegarek? Spoko? Yeah, they want to check time, eh? Yeah. Hey, this is my watch. Don't check time, okay? Hi, John. Hello. Taki dobładowany. Tutaj mam aparat. W kieszeni GoPro. Idziemy, zjedzamy. Jeszcze czeka nas atrakcja ze słoniami. Trzeba się trzymać na tym moście, bo bardzo buja. Okay.
słyszałem komentarze, że ktoś tam powiedział, że jakby się upił. To będzie następny. Ten most jest z jakichś kijów zbity, z desek i z liny. O, im bliżej końca, to się mniej to lepiej. Jest, udało się. Zobaczcie, jak tu wysoko. Ale widok tu jest. Jak tam Szymon? Bardzo dobrze. Ładne widoczki. Podoba ci się widok? Małpa poskakała po ramieniu. Wszystko się zgadza. No, chodźcie na ten, ta tinderka. Takie tam zapyki. No i tu się chodzi z takimi dziwnymi ścieżkami. Zobaczcie, jest most z drewna i z kamieni. A tym mostem niedawno szliśmy. Co się tak bujał bardzo. Trzeba uważać ciągle, żeby się w gałąź nie uderzyć. Jak Hugo się czuje. Hugo Copter. Na Polsacie takie coś kiedyś leciało. Tak, kolejny mały, a już byliśmy tutaj, z drugiej strony weszliśmy teraz. Sam raz na mnie. Jego też. Czekaj, ci sprawdzi łydkę, czy masz napiętą. I strefa małp właśnie się skończyła i wychodzimy stąd. Tu jakieś zapasy się odbywają. Idę do klatki. Zamykaj mnie. Teraz przyszedł czas, żeby odwiedzić słonie. Mati, nie? Tak jest. Widziałeś kiedyś słonia? Nigdy. Ja pierniczę, w cyrku też nie chyba. Ja nie widziałem. Chodźcie. Przed czas na przerwę. Krótko. On robi bułgarski przysiad. Guys, I'm going to demonstrate how we're going to feed these giants. Are we together?
But make sure when you're approaching the elephant, leave your bag behind. Elephants have got a good sense of smell. They might smell something which is good in your bag, and we might find you at the back of the elephant with your bag as well. Right. And then you approach there. And then you put like this. Don't touch the elephant. After that, you just move away. Don't keep staring at the elephant. Okay. 32, okay. What's your tag? I don't know, I wouldn't even try. Okay, just go on the meter, then you start counting. Tutaj mamy kości słonia. O, idziemy dalej. Po lekcji anatomii o słoniach. A ty afternoon everyone. My name is Ida. This is Chemba. Chemba means trust. He's about 27 years old. He weighs 6,000 kilos. Thank you. I tam jedzenie. Muszę tak trzymać bardziej naciągnięty, bo on stabilizacji nie ma. Na szczelinie, tak? I w ten sposób. Right, so guys, we're now going to be taking pictures or family pictures. Just get ready. I my jak wróciliśmy teraz do początku naszej przygody ze słoniami, z małpami. Tutaj jest teraz sklep. Jak widzicie, można kupić sobie różne maskotki. Słonie, jakieś magnesy i inne rzeczy. Koszulki. Tak to właśnie wygląda. A my się zmywamy. W Białymstoku masz lepsze zwierzęta, co? Otóż tak, kury, żubry, gęsie, maksia. Nie. Kto wie, Szymek, jak się podobało? Było zabawnie. Pierwszy raz w życiu miałem małpę na ramieniu, na pewno nie ostatni. Ja nie miałem. Bo kiedyś zamierzam kupić sobie małpę i zrobię swój dom jej klatką. Żabce. Słoń ma śmieszne kolana. Tak. To na pewno wyniosę nie ma dzisiejszej lekcji ciekawego.